Witajcie w przedostatnim odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Canaletto, o włoskim malarzu specjalizującym się w wedutach, czyli przedstawieniach miasta, o przedstawicielu klasycyzmu, który działał na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Canaletto, a właściwie Bernardo Belotto, żył w latach 1721-1780. Przydomka Canaletto używał także Giovanni Antonio Canal, wuj i nauczyciel młodego artysty. Bernardo Belotto, nim przybył do Polski, działał w rodzinnym mieście, w Wenecji. Tam malował m.in. widok na Canal Grande, Santa Maria della Salute i Dogana widziany z Campo Santa Maria Zobenigo z około 1743. Artysta malował weduty z realnymi budowlami, wzbogacone często sztafarzem figuralnym, a także motywy architektury rzeczywistej zaaranżowanej w fantastycznej scenerii. Przykładem tego ostatniego może być autoportret w stroju prokuratora weneckiego z 1768 roku. Malarz przedstawił się na nim jako najważniejszy podoży urzędnik Republiki Weneckiej, zwierzchnik Bazyliki Świętego Marka. W tle ukazano architekturę opartą na istniejących, znanych budowlach z Wenecji oraz z Drezna. Na obrazie znajduje się też kolumna z afiszem z cytatem z Ars Poetica Horacego, głosząca prawo poetów i malarzy do swobody i fantazji, co ma być cechą malarstwa. Canaletto tworzył także w innych włoskich miastach, a także m.in. w Wiedniu, w Monachium, w Dreźnie, na dworze Augusta III Wettina. Tam pracował również jako nauczyciel perspektywy w Akademii Sztuk Pięknych. Jako przykład dzieł stworzonych w Dreźnie można przytoczyć widoki miasta z lewego i prawego brzegu Łaby. W 1767 roku Canaletto na zaproszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego przybył do Warszawy, a od 1768 roku był malarzem nadwornym. W Warszawie artysta pracował m.in. przy dekoracji malarskiej zamku Ujazdowskiego. Niestety prace uległy zniszczeniu przy przebudowie zamku w 1784 roku, a dalszych zniszczeń dopełniły różne wydarzenia, w tym wojny. Zachował się jedynie iluzjonistyczny projekt malowideł plafonu, przedstawiający sklepienie prostokątnej sali z okrągłą kopułą z alegoriami cnót w pendentywach oraz ze sceną triumfu Titusa Flaviusa Vespasianusa w łuku. Po drugiej stronie znajduje się za to otwarta przestrzeń na niebo, postacie pod namiotem, spoglądające w dół na widzów. W 1769 roku Canaletto wraz ze swoim synem wykonał 14 obrazów przedstawiających antyczny Rzym. Za inspirację posłużyły mu ryciny Piranesiego z cyklu Vedute di Roma. Obecnie 4 obrazy znajdują się w muzeach rosyjskich. Głównym warszawskim dziełem Belotta jest cykl wedut z widokami na Warszawę, w tym na Pałac w Wilanowie, krakowskie przedmieście, na liczne kościoły, m.in. wizytek czy sakramentek. Do naszych czasów zachowały się 24 olejne obrazy, 2 z serii zaginęły, w tym kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły z królem wizytującym spalone w 1767 skrzydło zamku oraz plac Żelaznej Bramy. Dzieła z tego cyklu były zróżnicowane wymiarami do 3 formatów. Największe dla widoków panoramicznych, średnie i małe do widoków placów, ulic i ważniejszych budowli. Na polu architektury artysta dopuszczał się pewnych przekłamań, udoskonaleń. Unikał m.in. malowania średniowiecznych, romańskich i gotyckich elementów, detali. Canaletto oprócz wedut malował również obrazy o tematyce historycznej, np. elekcja Stanisława Augusta dla króla z 1776 roku. Kompozycja wypełnia tłum portretowo potraktowanych postaci, w tym osoby nie biorące udziału w tym wydarzeniu, np. sam malarz. Architektura jest jedynie tłem dla przedstawionych ludzi. Ponadto obraz ten ma charakter programowo-polityczny. Ma na celu pokazanie ciągłości tradycji demokratycznego wybierania monarchy. Innym dziełem o tematyce historycznej jest wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku. Obraz został namalowany w 1779 dla Józefa Ossolińskiego.
Bernardo Bellotto przy tworzeniu stosował kamerę obskurę, przyrząd optyczny pozwalający uzyskać rzeczywisty obraz, światłoszczelne pudło z małym otworkiem w jednej ściance, przez który na przeciwległej ściance tworzył się odwrócony obraz przedmiotu znajdującego się przed otworkiem. Umożliwiał on bezbłędne zarejestrowanie proporcji budynków oraz perspektywy. Następnie widok był malowany i wykańczany w pracowni. Twórczość Canaletta charakteryzowała się precyzją w malowaniu szczegółów. Wiele z obrazów artysta powtarzał w replikach autorskich. Swoje weduty wzbogacał sztafarzem figuralnym i scenami rodzajowymi, a niektóre także motywami pejzażowymi. Obrazy te były niewielkiego formatu, ale z bardzo dopracowanymi detalami w architekturze, w strojach, w twarzach postaci, wśród których możemy rozpoznać poszczególne osoby z tamtych czasów, z dworu króla, a także rzemieślników, handlarzy, Żydów. Malował w tonacji jasnej, przeważnie chłodnej. Barwy ciepłe występują za to w przedstawieniach Warszawy. Malarstwo Bernardo Bellotta, zwanego Canaletto, przyczyniło się do powstania polskiego malarstwa historycznego oraz malarstwa widoków miejskich, a po II wojnie światowej pozwoliło odtworzyć wygląd wielu zniszczonych warszawskich pałaców oraz miejsc. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i zapraszam Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka oraz do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.